Stany Zjednoczone będą próbowały skłonić rząd PiS-u, aby, tak jak rok temu, wycofał się z awantury z Izraelem na upokarzających dla Polski warunkach, mówi o staraniach Polski w zdobywaniu sympatii Donalda Trumpa Marcin Bosacki, dyplomata i publicysta, były ambasador RP w Kanadzie. Newsweek, podsumujmy całą aferę. Polska organizuje konferencję bliskowschodnią, która staje się narzędziem antyirańskiej polityki USA i Izraela. Goście pouczają państwa UE i obrażają Polskę. USA poruszają sprawy odszkodowań za mienie polskich Żydów, a w Izraelu od kilku dni mówi o zaangażowaniu Polaków w Holokaust. W efekcie szczyt Grupy Wyszehradzkiej w Jerozolimie zostaje odwołany. Co z naszą dyplomacją poszło nie tak? Marcin Bosacki. PiS się zakiwał w swojej polityce zagranicznej. Ma na tym polu tylko impulsy, a główną myślą jest przyczepienie się do Stanów Zjednoczonych. Z tego z kolei wynikała chęć posiadania dobrych stosunków z Izraelem, sojusznikiem USA. Kłopot w tym, że ta chęć nie idzie w parze z próbami przypodobania się elektoratowi, który znajduje się na prawo od PiS. Stąd te wszystkie zygzaki i miotanie się od ściany do ściany w polityce zagranicznej. Jakie relacje łączą Izrael ze Stanami Zjednoczonymi? Izrael zawsze był i będzie ważnym sojusznikiem USA, ważniejszym niż Polska. Dodatkowo w relacjach z administracją Trumpa pojawiają się wątki osobiste i ideologiczne. Osobisty to Jared Kushner, zaangażowany w politykę Bliskiego Wschodu Żyd, a prywatnie zięć Trumpa. Na wątek ideologiczny składają się z kolei ultrakonserwatywni ludzie z najbliższego otoczenia prezydenta, którzy mają dużo wspólnego z prawicowym rządem Netanyahu. Róbkę tego, jak mogą wyglądać relacje w trójkącie USA-Izraelu-Polska, mieliśmy w kontekście zeszłorocznej ustawy o IPN. Zgodnie z zapisami osoby, które wiążą Polaków z Holokaustem, miałyby być karane. USA wsparły wtedy bardzo krytyczne stanowisko Izraela. Głupim projektem, napisanym tylko na potrzeby wewnętrzne, zrujnowaliśmy sobie wtedy stosunki z obydwoma państwami. Rząd PiS musiał się z niej w upokarzający sposób wycofać, co negocjowano w siedzibie Mossadu, Izraelska Agencja Wywiadowcza, PSZYB. Redaktor. Rząd PiS zaczął łagodzić wydźwięk afery, a zwieńczeniem tego miała być właśnie zeszłotygodniowa konferencja bliskowschodnia w Warszawie. Tylko że cała ta koncepcja była skrajnie naiwna. Wykrzyknik. Dlaczego? Izrael i USA miały w związku z konferencją tylko dwa cele: pokazanie szerokiego frontu antyirańskiego oraz pomoc Bibiemu Netanyahu w kampanii wyborczej. Wybory odbędą się 9 kwietnia, PSZYB. Redaktor. Oczekiwanie, że konferencja w tych warunkach okaże się czymś poważnym, było nieodpowiedzialne. Skończyła się katastrofą, którą można było przewidzieć. Przyznam, że nikt się nie spodziewał jednak, że ta katastrofa będzie aż tak wielka. Nie zapomnimy i nie przebaczymy, Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki, te słowa P. O. Szefa izraelskiego MSZ obraziły nawet polskich Żydów. Po tamtej stronie też mamy do czynienia z ciężkim nacjonalizmem, a w dodatku trwa kampania wyborcza. Opłaca im się grać na antypolskiej nucie. Żądanie przeprosin pod adresem Izraela jest absolutnie słuszne. Jak się zachowa teraz Waszyngton?
Moim zdaniem Stany Zjednoczone będą próbowały skłonić rząd PiS-u, aby, tak jak rok temu, wycofał się z awantury na niekorzystnych dla Polski warunkach. Pytanie, czy USA będą to robiły publicznie, czy w zaciszu gabinetów? W tym wszystkim tragedią dla Polski jest to, że PiS spowodował osamotnienie naszego kraju na arenie międzynarodowej. Co to znaczy? USA za rządów Trumpa krytykują wszystkich dookoła, Unię Europejską, Wielką Brytanię, Niemców, Francję, Polskę też. Wszyscy odpowiedzialni ludzie, znając tę politykę Amerykanów, zachowują w zanadrzu inne opcje, np. dobre relacje wewnątrzunijne. Ale Polska przez ostatnie 3 lata pozbawiła się wszelkich innych opcji. Wezmę nasze MSZ w obronę. Amerykanie są ważni dla bezpieczeństwa Polski i dążymy do tego, by na naszym terenie powstały stałe bazy USA. Dlatego zorganizowaliśmy u nas konferencję bliskowschodnią, na ich prośbę. Nie będzie wielkich baz, żadnego Fortu Trump. Od początku, gdy prezydent Duda bezsensownie zapowiedział jego budowę, było jasne, że nic z tego nie będzie. Jedyne, na co mamy nadzieję, to na niewielkie zwiększenie amerykańskiej obecności oddziałami, na przykład morskimi czy lotniczymi. Nie ma to jednak nic wspólnego z antyirańską konferencją, z tymi nizusowskimi gestami obecnej ekipy wobec Stanów Zjednoczonych. Decyzje są podejmowane niezależnie. Dopiero za kilka tygodni Pentagon przedstawi analizy i raporty na temat tego, jak najlepiej wzmocnić wschodnią flankę NATO w Europie. Mam nadzieję, że to, co się dzieje w stosunkach polsko-izraelskich, nie zaszkodzi zwiększeniu obecności u nas Amerykanów. To z innej strony, chcieliśmy zasłynąć jako mediatorzy i organizatorzy konferencji, która przyczyni się do pokoju na Bliskim Wschodzie. Mimo antyirańskich wystąpień gości udało nam się uniknąć w postanowieniach końcowych wskazania Teheranu jako przyczyny wszelkiego zła. Poza tym to nie nasza wina, że Netanjahu prowadzi kampanię wyborczą i nas obraża. Fakt, że słowo Iran nie pojawia się w dokumencie, nie przykrywa tego, że i w Iranie, w Europie i na całym Bliskim Wschodzie doniesienia zdominowała krytyka Teheranu. Zresztą nie chodzi tu tylko o kontrowersyjne wystąpienie Netanjahu po konferencji bliskowschodniej. Problem stanowią też wpisy na Twitterze o wojnie z Iranem z początku spotkania w Warszawie. To także agresywne wypowiedzi wiceprezydenta USA Pencea i sekretarza stanu Pompeo. Przyczyną całej afery, która teraz wybuchła, jest zgoda na organizację tej izraelsko-amerykańskiej konferencji bez wcześniejszego przeprowadzenia analiz ryzyka i korzyści. Od początku wiadomo było, jaka jest sytuacja polityczna przed wyborami Izraelu. To, że nikt o tym nie pomyślał, wskazuje na praprzyczynę problemu, zapaść naszej polityki zagranicznej w ostatnich 3 latach. Dla polityków PiS, z ich nieznajomością świata i głębokimi kompleksami, celem w polityce zagranicznej jest na przykład sama obecność w jednym pokoju z wysłannikami Wielkiego Brata. Dla Polski to tragedia,